Podstawowa numer 2 z oddziałami integracyjnymi w Cieszynie już od jakiegoś czasu zastanawiała się nad wyborem patrona. W zeszłym roku placówka powołała specjalny zespół opiniujący w tej sprawie. Społeczność szkolna składała propozycje. I tak, spośród kilkunastu kandydatur wyłoniono 3, które zebrały największą ilość głosów. Te 3 propozycje to Piastowie Cieszyńscy, Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 4 Pułk Strzelców Podhalańskich. Kolejne głosowanie społeczności szkolnej pozwoliło wyłonić zwycięzcę. Trochę to trwało, ale teraz można już oficjalnie powiedzieć, że szkoła podstawowa numer 2 nosi imię 4 Pułku Strzelców Podhalańskich. Uroczystości związane z nadaniem imienia miały miejsce w piątek, 15 listopada. To jest podsumowanie całego roku właściwie starań o to, żeby nasza szkoła znowu miała imię, znowu miała swoją tożsamość. Bardzo się cieszę, że się wszystko udało, że tylu zacnych, znamienitych gości nas odwiedziło i że cała uroczystość miała taką rangę naprawdę bardzo wysoką. Dlatego dziękuję wszystkim i bardzo się cieszę, że wreszcie dzisiejszy dzień nastał. Czy pani jest dumna właśnie, że ta szkoła przybrała takie imię? Tak, jestem dumna jako cieszynianka, jako tutaj właśnie mieszkanka Cieszyna. Jestem bardzo dumna, że nasza szkoła ma takie imię, ponieważ to są nasze korzenie, to jest nasza historia i w wyniku wyboru, w wyniku poznania lepszego właśnie tego kandydata, no mamy imię takie, jakie mamy i to też zobowiązuje na przyszłość. No właśnie, o te zobowiązania chciałam zapytać. Imię jest, ale teraz właśnie te zobowiązania i co dalej? Jest to patron zbiorowy, a więc co roku, mam nadzieję, będziemy bliżej poznawać sylwetkę z któregoś z podhalańczyków. No i nawiążemy bliższe kontakty z różnymi szkołami, które mają podobne imiona, z wojskiem. No i myślę, że będziemy tą tradycję rozbudowywać. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się od nabożeństwa ekumenicznego w kościele świętej Elżbiety. Następnie społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową. Nie zabrakło również części artystycznej. Uczestnicy wysłuchali m.in. piosenki, a także wiersza o 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, specjalnie przygotowanych na tę okazję. Nie zabrakło również piosenek patriotycznych oraz tanecznych występów w wykonaniu uczniów i przedszkolaków. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.